Przed materiałem mamy pytanie do was. Która drużyna według was zaskoczy wszystkich na zbliżającym się majorze w Brazylii? Ostatnimi czasy o Snaxie zrobiło się głośno za sprawą tego, że został wpisany jako rezerwowy do drużyny Team Vitality na czas trwania turnieju RMR. Warto zaznaczyć, że jest to obecnie trzecia najlepsza formacja w CSGO według rankingu HLTV. Niestety bądź stety, żaden z graczy Vitality nie miał problemów i każdy mógł przystąpić do zawodów. Stąd też jego ogłoszenie na rezerwowego miało bardziej taki charakter symboliczny, żeby też poniekąd przypomnieć, iż jest on do wzięcia zupełnie za darmo. To chyba poskutkowało. Zaczęło się od tego, że Hades i Snax wymienili się pomiędzy sobą gifami na Twitterze. Już wtedy było wiadome, że coś się dzieje. No i oficjalnie na HLTV w składzie Extreme Finest znalazł się właśnie Janusz Pogorzelski. Niektórzy twierdzą, że jest on jedynie tymczasowo. Szczerze, na ten moment nie można wykluczyć żadnej opcji. Równie dobrze Snax może się tam zadomowić na stałe. W końcu niewielu zdaje sobie sprawę z tego, że Kreas nie jest już dużej częścią tego składu, więc w byłej formacji Team Finest brakuje jednego zawodnika. Snax byłby tutaj ciekawym wyborem i może jeżeli zaczęliby osiągać wspólnie dobre wyniki, to stałoby się to faktem. Póki co nie wiemy, jak dalej potoczy się ta sytuacja. O wszystkim na bieżąco będziemy informować na naszym Discordzie w zakładce newsy oraz newsy od widzów. Jak wiecie, polski skład Paloma dwa dni temu miał rozegrać mecz w wielkim finale ESL Advanced. Stawką był slot do ESL Challenger League, więc naprawdę było o co walczyć. W ostateczności jednak do spotkania nie doszło, a na HLTV możemy przeczytać jedynie, że Sangal poddało ten mecz. Jeden z ich graczy, QB, napisał, co dokładnie się wydarzyło z jego perspektywy. Jak stwierdził, ponieważ Paloma nie chce zmieniać harmonogramu naszego finału w ESL, musimy zrezygnować z dzisiejszego meczu, gdyż nie mamy sprzętu do gry. Czekają nas relegacje. Na to odpisał jednak Mariusz Jarząb, jeden z zawodników Palomy. Pokazał on screena, na którym drużyna chciała dogadać się z Sangal i rozegrać ten mecz chociażby 10 października. Ze względu jednak na ich podróż, nie mogli się w tym dniu pojawić. Tę sprawę nagłośnił jeden z adminów Liquipedii, Jeff. Przez co też do tej sytuacji włączyła się platforma SEO. Dotarliśmy do obu zespołów i pracujemy nad rozwiązaniem, które będzie korzystne dla obu drużyn. Więc być może spotkanie zostanie jednak rozegrane. Na tę chwilę jest kompletna cisza i przynajmniej póki co Paloma może cieszyć się z awansu do drugiej największej ligi CSGO. Zapewne już niedługo zostaną ogłoszeni w ich nowej organizacji. Wszystko wskazuje na to, że będzie to Titans, którzy ostatnio pożegnali się z ich składem. Mają już nawet ustawioną polską flagę na platformie SEA. To nie może być przypadek. Ciekawą rzecz kilka dni temu mogliśmy przeczytać na Twitterze Paszy. Napisał on, że brakuje w naszym kraju takiego dużego, lenowego wydarzenia dla amatorskich graczy CSGO. Tak, żeby po prostu przyjechać, pogadać, porywalizować z innymi ekipami, na koniec zrobić jeszcze jakąś imprezę dla wszystkich zawodników, to coś, co Pasza chciałby w najbliższej przyszłości zorganizować. I szczerze, jest to super pomysł i rzeczywiście takiego czegoś w naszym kraju brakuje. Na tego tweeta odpowiedział Snax: zrób plana papito i mecz Złotej Piątki. Na co Pasza napisał jedynie: let's go. Chciałbym, żebyśmy się w końcu takiego show meczu doczekali. Jak możemy się dowiedzieć, rozmowy na ten temat już wcześniej trwały, jednak nic nigdy nie dochodziło ostatecznie do skutku. Oby w najbliższym czasie to się zmieniło. Ostatecznie już zakończyły się wszystkie turnieje RMR i znamy dokładną listę uczestników zbliżającego się majora w Brazylii. Gamer Legion z Siuchem w pierwszym spotkaniu zmierzy się z Nines, natomiast OG z Fikiem podejmie australijskie Greyhound. W fazie Legend czeka już m.in. Ens z dychą na pokładzie. Paweł jest już szczerze zniecierpliwiony i zapytał się Valve na Twitterze wprost: kiedy naklejki? Zapewne otrzymamy je zaraz przed rozpoczęciem fazy Challenger. Tak jeszcze pozostając w tych tematach, to jednym z uczestników jest formacja Fallena, Imperial, którzy będą mieli pewnie duży doping ze strony ich fanów w trakcie Majora. W wywiadzie dla TAS2 Gabriel przyznał, że kocha to, co w tej chwili robi, ale to już dla niego trochę za dużo. Z ogłoszeniem końca jego kariery celuje w końcówkę przyszłego roku 2023. To teraz jeszcze zobaczycie radość graczy Imperial po zakwalifikowaniu się na Majora w Brazylii. Jedna z najgorszych decyzji organizacji Astralis została podjęta wczorajszego dnia. Oficjalnie poinformowali oni, że żegnają się z Konfigiem. Prawdopodobnie powodem tego miała być bójka z udziałem Christiana. Sam zawodnik napisał, jak to wszystko wyglądało z jego perspektywy. Ostatnie tygodnie to był najtrudniejszy okres w moim życiu. Byłem przerażony, załamany i kompletnie zagubiony. Zdecydowaliśmy się pójść do klubu nocnego w Passville. Dotarłem do klubu 30 minut później od reszty zespołu. Wejście do klubu znajdowało się na szczycie schodów. Wszedłem na nie i zapytałem się faceta, który wydawał się być odpowiedzialny,
czy mogę dołączyć do moich przyjaciół i wyjaśniłem, że oni już weszli. Zamiast po prostu powiedzieć nie, wyśmiał moje tatuaże i powiedział, że to jego pieprzony klub i że jestem wytatuowanym przegrywem i że nie ma mowy, aby mnie wpuścił, chyba że zapłacę mu do ręki 5000 euro. Był agresywny, a ja czułem się upokorzony, więc wdaliśmy się w kłótnię. Powiedziałem mu, że to on jest przegrywem, bo stoi w kolejce do klubu nocnego i czuje się lepszy od innych, a wtedy nagle opluł mnie prosto w twarz i kopnął. Przez to spadłem ze schodów i zwichnąłem stopę. Bolało jak cholera, ale adrenalina, strach i dezorientacja całkowicie zawładnęły moim ciałem, więc początkowo tego nie poczułem. Nagle zobaczyłem, że ten sam promotor wychodzi w pośpiechu. Czułem się tak zły i niesprawiedliwie potraktowany, więc pobiegłem za nim i dogoniłem go, aby się z nim skonfrontować. Strasznie tego żałuję, powinienem był odejść, powinienem był wrócić do domu i się ogarnąć, bo wtedy nic z tego nie miałoby miejsca. Kiedy go dogoniłem, powiedziałem, że zgłoszę to na policję, a on natychmiast ponownie mnie opluł i przeklął. Wdaliśmy się w bójkę, on złamał mi nogę i upadłem na ziemię. Leżąc, wielokrotnie kopał mnie w głowę. Jeżeli rzeczywiście było tak, jak tłumaczy to konfig, organizacja Astralis podjęła jedną z najgorszych decyzji w ich historii. Nie dość, że wyrzucili jednego z ich najlepszych graczy, to jeszcze z nie wiadomo jakiego powodu. Do tego też włączył się Pasza, który napisał jedynie: zawsze uważałem Astralis za bardzo profesjonalną organizację. Teraz nie wiem, co o tym myśleć. Wczoraj odświeżony został ranking HLTV i szczerze mówiąc, z niektórymi kwestiami stanowczo się nie zgadzam. Dziwne jest dla mnie to, że po jednym wygranym meczu z Fantazy zespół Illuminar nagle jest na pierwszym miejscu w Polsce i podskoczyli aż o 23 lokaty. Przy czym drużyna Paloma jakimś cudem spadła aż o 11 miejsc, nie wiem kompletnie z jakiego powodu i na ten moment są na drugiej lokacie w Polsce. Co chodzi o światowe podwórko, w ścisłej topce niewiele uległo zmianie. Natomiast nieco niżej mamy ogromny skok. Gracze Gamer Legion z Siuchym na czele dostali się na 29 miejsce. Wcześniej byli na 60 lokacie. Ten awans akurat kompletnie mnie nie dziwi, zważywszy na ich mocny występ w turnieju RMR, gdzie pokonali m.in. G2. 9 października rozpoczęły się zamknięte kwalifikacje do trzeciego sezonu CCT Central Europe. Zdecydowanie po raz kolejny zawiodła tam drużyna Anonymo, którzy już po dwóch porażkach odpadli z tych zawodów. Obecnie znajdują się oni w ogromnym kryzysie. Cieszy natomiast postawa Aves, którzy przeszli fazę grupową. 10 października miał wystartować 6 sezon Ligi Akademii WePlay. Ze względu jednak na masowy atak rakietowy na Ukrainie, organizatorzy zdecydowali się przełożyć start w obawie o zdrowie i bezpieczeństwo ich pracowników. Liga planowa ma zatem ruszyć jutro od godziny 15. Brazylijska organizacja Sharks ma w swoich szeregach nowych graczy w Akademii. Metagaming żegna się z dwoma zawodnikami. Jak możemy przeczytać w witrynie gry online, fani serii gier GTA postanowili oszacować, jaki mniej więcej rozmiar mapy zobaczymy w najnowszej odsłonie, czyli GTA 6. Wszystko ze względu na wyciek, który miał miejsce kilka tygodni temu. Dzięki tej sytuacji wiemy mniej więcej, jak duża będzie sama mapa. Koordynaty lokacji, które były w ostatnich przeciekach, zostały po prostu nałożone na Los Santos GTA 5. Tym samym da się mniej więcej oszacować, jak bardzo wielkościowo nowa mapa będzie różnić się od tej poprzedniej. Niektóre z lokacji stanowczo wykraczają poza granice Los Santos, co tylko potwierdza, że będziemy mieli do czynienia z naprawdę ogromną konstrukcją. Brawo, kurwa. Jest city. Jeżeli chcecie znaleźć się w kolejnym zagraniu dnia, wystarczy, że podeślecie swoją akcję na naszego Discorda w zakładkę Zagranie Dnia. Link macie w opisie oraz komentarzu. A w tym materiale byłoby na tyle. Standardowo wbijajcie na Discorda oraz pozostawcie po sobie łapkę w górę oraz subskrypcję. Dzięki, że jesteście z nami.